Witajcie, bardzo często mam pytania dotyczące wyborów, wyborów życiowych, do podejmowania decyzji. Bardzo często pytacie mi się, co macie robić, i ja nie dam wam odpowiedzi. Nie dam wam żadnej odpowiedzi. Odpowiedź jest taka, że wybór zawsze jest Twój i w głębi serca wiesz, co masz robić. I tu ja mam taką książeczkę. Sztuka Wyboru, jest to bardzo stara książeczka, którą kupiłam w jakiejś taniej książce za 2 złote dawno, dawno temu. I tutaj jest bardzo dużo, dużo inspirujących myśli na temat podejmowania decyzji, na temat wybierania, co jest dobre dla ciebie. Paradoksalnie zostaliśmy wychowani tak, żeby nie podejmować decyzji, zostaliśmy wytresowani jak takie małpeczki, żeby słuchać swoich zwierzchników. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, w momencie okresu jakby dzieciństwa, tak? Uczymy się. Mamy słuchać starszych, wiemy, mamy instrukcję, że nie dotykaj, bo tam jest ogień, bo się oparzysz. Nie, nie wiem, nie idź tam, bo tam nie ma płotku, i spadniesz głową w dół w przepaść, czy cokolwiek innego. I to jest ważne. Natomiast w późniejszym okresie powinniśmy teoretycznie uczyć się samodzielnego decyzji. Z samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji w oparciu o to, co nas otacza, o różne fakty i o to, co jest dla nas ok. Natomiast my zostajemy wtłoczeni w system edukacji, który mówi nam, że możesz iść, siusiu tylko wtedy, kiedy zadzwoni dzwonek. Więc już na poziomie fizjologii swojego ciała a i możecie zjeść obiad w czasie dużej przerwy a jak jest zgodnie wcześniej, no to sorry. Więc już na poziomie ciała nie podejmujemy decyzji, już pomijając kwestie własnego poglądu na przykład przy interpretacji jakiegoś dzieła sztuki czy przy analizie jakiejś sytuacji historycznej tak teraz może to się troszkę zmienia ale przez wiele lat przynajmniej moje pokolenie i starsze pokolenia i młodsze pewnie jeszcze też gdzieś tam wychowywały się w takim trybie że dzieci i ryby głosu nie mają i dlatego czekamy, aż ktoś nam powie, co mamy robić i jak mamy żyć. To jest taki ładny, ładny, ładny cytat: Ludzie są bezradni, gdy zabraknie proroka. I my czekamy, aż pojawi się, aż właśnie szef nam powie, że to, co zrobiliśmy, jest ok, aż rodzice zaakceptują naszego narzeczonego. Um, a, nie wiem, nasza ścieżka kariery będzie akceptowana przez sąsiadkę i przyjaciółkę i tak dalej, um, i tak dalej. Tylko paradoksalnie, to jest pozostawanie w takim trybie bycia dzieckiem, i w tym trybie bycia dzieckiem możemy pozostać do końca życia. I tak jest to możliwe i możecie tak przeżyć swoje życie, czekając, aż ktoś inny będzie podejmował za, za was decyzję. Jest mnóstwo osób, które bardzo chętnie podejmą za was decyzję. Na przykład wasz szef, który powie, że macie zostać po godzinach, albo nie wiem, mama teściowa, partner często bardzo chętnie powie wam, co, co macie robić. Jeżeli jesteście taką osobą totalnie bierną, to będziecie przyciągać osoby, które będą wami, wami zarządzać. Ale czy o to chodzi w życiu? Um, tutaj z tej książeczki, którą. Wam mogę polecić. Jest to taka lekka, lekka lekturka, um, ale też postaram się jakoś z grubsza, e, z grubsza um, przytoczyć, o co tutaj chodzi. Um, tutaj jest taki fajny cytat: Nigdy nie jestem bardziej sobą niż wtedy, gdy zachowuję spokój, przyglądam się sytuacji, ważę wybory i w końcu z radosnym sercem stawiam pewny krok. Chodzi o to, żeby. Być dorosłym, to nie wystarczy skończyć 18 lat, tylko żeby być dorosłym, e, należy wziąć życie w swoje ręce. E, I tego się bardzo często bardzo boimy, bo wtedy, jak coś nie wyjdzie, no to jest to nasza wina, tak? Gdy y, słuchamy porad wyłącznie innych osób i słuchamy tego, co oni nam mówią, to jeżeli na przykład lekarz przypisze nam złe leki to jest to wina tego lekarza. Jeżeli szef każe nam zostać po godzinach i karujemy jak nie powiem co i potem na przykład źle się czujemy, no to jest to wina szefa, a nie nas, że daliśmy się tak porobić. Więc, yy, więc jest to wygodne, tak? Bycie dzieckiem jest wygodne, bo można narzekać, że mamusia nie pozwoliła mi zjeść ciasteczka. Tak? I tą mamusią, która nie pozwala mi zjeść ciasteczka, później może być właśnie mój szef, mój partner, yy, nie wiem, mój duchowny, mój nauczyciel, mój wykładowca, i mnóstwo mnóstwo in, innych osób. Yy, tylko czy chcesz, yy, czy chcesz pozostać w tym trybie do końca życia? I tutaj przywołam jeszcze raz Kanta, którego przywołałam w poprzednim filmie, mianowicie bardzo ważny cytat charakteryzujący epokę oświecenia, e, czyli miej odwagę posługiwać się własnym rozumem. E, mamy rozum, mamy wolną wolę i to my podejmujemy decyzje e, i my też ponosimy konsekwencje. E, I może to być przerażające, tylko paradoksalnie, gdy słuchamy tego, jak nam ktoś mówi, co mamy robić, to nie podejmujemy własnych decyzji, ale to my ponosimy konsekwencje. I kiedyś, gdy pracowałam z takimi tematami związkową, miłościowymi, to trafiłam mi się taka anegdotka, anegdotka, znaczy życie, życie, trudne życie. Pewna kobieta opowiadała historię, że poznała mężczyznę, który mieszkał w jakimś tam innym kraju, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale nieważne. No i się zakochała i miała się do niego przeprowadzić. Ale ponieważ była jedyną córką, to jej rodzice. Tam yy, ją męczyli, że nie, ona wyjedzie i zostawia, co będzie, jak oni się zestarzeją, że tam za 20 lat to oni będą tu sami umierać, a ona gdzieś tam dalej, jak ona może ich porzucać i wyjeżdżać. No i ona zerwała z tym mężczyzną. Zerwała z tym mężczyzną yy, w międzyczasie chyba jakoś tam, z, wzięła tam jakiegoś pierwszego z brzegu z wioski, że tak powiem, yy, brutalnie. Yy, no i minęło. 20 czy nawet 40 od tego wydarzenia. Tak naprawdę rodzice nie wymagali jej jakiejś dużej uwagi, Spotykała się z nimi jakoś standardowo, bez, bez szału, mówiąc krótko. Na jej miłość odpłynęła, tak, i może sobie, że tak powiem, pluć w brodę. Natomiast druga historia była, jedna dziewczyna mi opowiadała, że miała chłopaka, który się wszystkim podobał, i wszyscy mówili, jak jest fajny, i przynosił jej kwiaty, i dawał jej pierścionki. W ogóle był super, super, super. No ale się okazało, że był taki fajny, że zdradzał ją z połową, połową miasta. Może przesadzam, ale generalnie nie był zbyt wierny ani zbyt uczciwy wobec niej. Na szczęście ona się o tym dowiedziała i, i poszła porozum do głowy. Natomiast kolejny mężczyzna, którego, z którym zaczęła się spotykać, był super jej, jej najlepszym przyjacielem, świetnie się rozumieli, i, i wszystko było, było ok. Natomiast gdy matka go zobaczyła, powiedziała, że on jest dla ciebie za brzydki i on jest biedny, i w ogóle co ty w nim widzisz, tak? No i mogła dziewczyna posłuchać matki. Ale ona nie posłuchała matki, tylko posłuchała swojego serca. No i ich relacja się rozwijała i się okazało, że ani taki brzydki nie był, ani też później wcale nie był taki biedny. I generalnie do dzisiaj żyją długo, długo i szczęśliwie, chociaż też tam minęło pewnie z dobrych 20 lat od, od początku tej relacji. I w każdej sytuacji macie ten wybór. I trudne jest to, że gdy idziecie ścieżką serca, gdy zdecydujesz się iść z ścieżką serca, tego, nigdy, tego mało kto przed tym ostrzega, tak? Bo gdy jesteście dziećmi, oglądacie te wszystkie bajki, jest fajnie, fajnie idziesz ścieżką serca i wygrywasz i żyjesz długo szczęśliwie, i masz pałac i, i karetę, i wszyscy biją ci brawo. Ale w realnym życiu jest tak. Że gdy zaczynasz iść, iść, iść ścieżką z serca, przynajmniej na początku, to będzie wszyscy ludzie, albo 90% ludzi, będzie Ci rzucało kłody pod nogi, będzie Ci mówiło, że jesteś kretynem, że jak możesz tak robić, jak możesz rzucać y, tak dobrze płatną pracę, y, jak możesz, możesz nie chcieć wyjść za tego y, przystojnego, bogatego mężczyznę, y, y, i tak dalej, i tak dalej. Więc Życie zgodnie ze sobą jest, wiąże się z tym, że często trzeba, jeżeli chcesz żyć w zgodzie ze sobą, to musisz podejmować, że tak powiem, niepopularne decyzje. Jest to trudne, tak, nie będę oszukiwać, że to jest lajcik, ale się to opłaca, opłaca się na dłuższą metę, bo po pierwsze, zyskujesz wymarzone życie, wygrywasz wymarzone życie. A po drugie paradoksalnie też z własnej perspektywy mogę Wam to powiedzieć, że osoby, które wiele lat temu krytykowały mnie za moje decyzje, teraz mnie za nie chwalą i nie pamiętają, że mnie za nie krytykowały. To jest bardzo fascynujące. Tylko mówią, że A, ale fajnie, że robisz to, że robisz to, ale super, super, to jest super. Ale nie pamiętają, że tam 15 lat temu krytykowały mnie, że, że w ogóle próbuję robić swoje rzeczy i iść swoją ścieżką. Więc nagroda jest, ale w późniejszym terminie. Wracając do tematu, jak podjąć decyzję, jak dokonać wyboru. To, co ja robię, gdy pracuję z ludźmi, pracowałam podczas warsztatów, kiedy się odbywały, albo jakoś tam pracuję jeszcze podczas konsultacji indywidualnych, to raczej staram się dać właśnie tą przestrzeń, żebyś mógł, żebyś mogła odkryć to, czego chcesz, tak? dysponuję różnymi narzędziami. Technikami, czy relaksacji, czy, czy budowania, budowania jakiejś tam swojej przestrzeni, żeby dotrzeć do tego, co ci w duszy gra. Ale tylko ty możesz podjąć, podjąć decyzję i jak zacząć dokonywać wyborów, dobrych wyborów dla siebie. Tak naprawdę, kiedyś koleżanka dała mi taką metodę, że. Ona zaczyna, jest taka technika, że gdy idziesz do sklepu, albo masz coś zjeść, to na przykład masz w sklepie dwa jabłka i czy tam masz na stole dwa jabłka. I sobie zadajesz pytanie, które jabłko będzie dla mnie dzisiaj lepsze? I wyczuwasz jakoś tam, czujesz, że to. I zaczynasz na takich drobnych rzeczach, na przykład co dzisiaj, które ubranie dzisiaj, czy czerwona koszulka doda mi energii, czy zielona? I wybiera, że dzisiaj czuję, że chce założyć tą. I dokonując takich małych, trochę śmiesznych wyborów, gdzieś zaczynamy słuchać siebie, słuchać tego, czego potrzebujemy. I gdy zaczynamy od takich drobiazgów, to później podejmując decyzję, czy chcę pracować tutaj, czy chcę pracować tutaj, czy chcę się spotkać z tą osobą, czy chcę spotkać się dzisiaj z tą osobą, to te wybory gdzieś tam zaczynają przychodzić same a przy trudnych życiowych decyzjach, przed którymi staje każdy, to jedyne, co tak naprawdę możesz zrobić, to tak jak jest napisane nawet na kładce tej książki, więc nie trzeba jej nawet czytać, chodzi o to, żeby zebrać wszystkie dane, które możesz mieć na temat danej sytuacji, Usiąść z nimi później zanurzyć się w przestrzeni spokoju, w przestrzeni swojego serca, wyciszyć umysł i czekać, aż ta odpowiedź wypłynie, aż poczujecie się pewni, że chcecie zrobić to i wtedy stawiacie, stawiacie ten krok. I to jest ym, tak proste i tak trudne jednocześnie, bo gdy zdecydujecie się dokonywać własnych wyborów, to to wchodzi w nawyk i później po prostu wiecie, co macie robić w danej chwili. W danej sytuacji i paradoksalnie dokonując wyborów z klucza serca to się naprawdę opłaca i przyciągacie życzliwe osoby życzliwe, życzliwe sytuacje i wszystko zaczyna układać się OK. Więc życzę Wam, żebyście dokonywali wyborów w zgodzie ze sobą. I tak jak mówiłam, jest dużo osób, które chcą, żebyście byli, nie byli dorośli i żebyście słuchali tego, co mają wam do powiedzenia, to tak naprawdę też pomaga odcięcie się od gdzieś zbudowanie sobie tej przestrzeni, czy to właśnie regularne medytowanie, czy chodzenie po lesie, gdzie po prostu nie macie tych wszystkich bodźców, ale też zachowanie takiej higieny. Umysłu na co dzień, czyli gdzieś tam ograniczenie oglądania tych różnych mediów, typu telewizja, tak? Jakiś był taki, taka metafora, że telewizja ma programy, żeby nas programować. Też był taki film, jeszcze krótka dekreacja, był taki film Fakty i Akty, chyba też z Dustinem Hoffmanem. I tam była taki, taki motyw, że prezydent miał romans i żeby to ukryć. Zlecił swoim specjalistom do odpiaru, żeby coś wymyślili, oni wymyślili wojnę. I wymyślili wojnę w jakimś tam kraju, gdzieś tam, o takim, którym nikt nikt nie słyszał. I generalnie całą wojnę zrobili w Photoshopie i jakichś tam e, programach do, do montowania, wkleili jakąś dziewczynkę, która ratuje kotka. Wzięli jakąś tam dziewczynkę, umorsali ją, ona trzyma kotka i biegnie na tym blue screenie, tak, gdzie macie niebieskie tło, a z tyłu wkleili jakieś ruiny. No i generalnie zrobili wojnę, która, która tak naprawdę nie istniała która była tylko otworem medialnym ale wszyscy to podchwycili, kopiowali te, te materiały i w ogóle. No i to odwróciło uwagę od, od romansu prezydenta, i wszystko dobrze się skończyło. Więc tutaj, jeżeli chodzi o dokonywanie własnych wyborów, podejmowanie decyzji. Warto jest zachować dystans do świata i do siebie, czyli nie łykać wszystkiego na wiarę, tylko szukać wielu źródeł informacji, jeżeli macie podjąć jakąś decyzję z jednej strony, ale też zachować dystans do siebie i do swoich humorów, tak, bo może dzisiaj nie mam, dzisiaj mam zły humor, więc nie mam ochoty, nie wiem realizować swojego największego marzenia, ale jutro już będę mieć ochotę, tak? Więc y, warto jest gdzieś tam wziąć w nawias swoje humorki, ale też y, te różne manipulacje, które, które są wokół nas i szukać prawdy, szukać prawdy i gdzieś to konfrontować ze swoim sercem. I kto gdzieś wchodzi, wchodzi w nawyk i. I jest coraz lepiej. Więc tyle wam mogę poradzić w kwestii podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Mam nadzieję, że to jakoś pomogło wam, pomoże wam niektórym z was. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.